Witajcie, to już piąty odcinek programu, w którym rozwiązujemy problemy z przeszłości, no i wspominamy te stare, dobre czasy, kiedy to powstawały pierwsze serie walkthrough na moim kanale kiedykolwiek. Tak, program ten oczywiście nosi tytuł Nostalgiczna Wędrówka. W tym odcinku zaczynamy jedną z trzech ostatnich tras w tej grze. Trasę E03 Endurance, czyli trasę na okrążenia. Mamy trzy okrążenia do przejechania. Chociaż Endurance na dobrą sprawę nie zawsze oznacza trasę na okrążenia. Bo akurat poprzednią trasę... Na poprzedniej trasie nie było okrążeń, a mimo to trasa jest typu Endurance, czyli po prostu trasa wytrzymałościówka, że tak powiem. Czyli akurat ta mapa, na której trzeba nieco czasu spędzić, żeby móc ją przejechać całą. No i tego się trzymajmy. Na razie idzie nieźle. Dwie sekundy przewagi nad autorem. Tak, cała ta trasa skupia się na nawierzchni ziemnej. Za tą nawierzchnią niespecjalnie przepadam, ale trzeba się jakoś przemęczyć. Najważniejsze jest, żeby wygrać z tym skubańcem. Oj, bardzo kosztowny błąd. No tutaj dość łatwo jest zdachować. No mi się niestety to udało. I ile mnie to kosztowało? No 7 sekund. No niedobrze to się zaczyna, a było tak dobrze, no 2 sekundy przebitki na Deo i teraz strata. No strata, którą można odrobić, ale trzeba będzie się znacznie postarać teraz i przede wszystkim nie zdachować. Może wtedy coś tam skuramy. No, jeżeli uda nam się tę trasę złamać, to już zostaną, moi drodzy, tylko dwie trasy, czyli E04 i E05, oczywiście, wielokrotnie wspominana i zapomniana. No i jak tam idzie? 3 sekundy straty, no widzicie, czyli można tutaj wszystko odrobić. Dlatego tej trasy nie przejechało szczególnie dobrze. Tak można powiedzieć, przeciętnie. Ok. 2,5 sekundy, a było 7 sekund straty. Także jest dość optymistycznie. No i proszę, mamy już prawie skubańca na celowniku. Dobra, trochę teraz zaryzykujemy. Tutaj jest dość łatwo zdachować. Jak już powiedziałem. No, tym razem już obyło się bez konsekwencji. No i teraz ostatnie okrążenie, więc teraz trzeba dać czadu, żeby nie trzeba było powtarzać, bo powtórka nie jest konieczna. Dobra, jedź bolidzie, to jest twoja ostatnia szansa. Dwie sekundy, 27. I mamy już prawie sekunda 14. 61. No prawie go mamy. Dobra, mamy prowadzenie, moi drodzy. Także to jest nasza szansa na to, żeby zamknąć
jedną z trzech ostatnich tras w tej grze. Jest 3,5 sekundy. Nie zda. Dobra. Nie dachował. No dobrze, moi drodzy, no to mamy E04. No już nie sądzę, żebyśmy popełnili taki błąd, żeby to się przechyliło na naszą niekorzyść. Dobrze, dziękuję bardzo. Mamy 4 medale. I tylko 2 trasy. To już teraz. 2 trasy do końca. E04 Obstacle. O, powiem szczerze, tej trasy nigdy nie lubiłem. Co bardzo ciekawe, trasa jest bardzo trudna technicznie, ale autor przejechał ją słabo. Więc może nie będzie tragicznie. Dobra, jedź. Właściwie ta trasa powinna być bardziej platformą, aniżeli trasą taką zwykłą. Bo naprawdę ciężko jest przejechać tę mapkę bez jakiejkolwiek wpadki. Setne. To jeszcze nic. Teraz uwaga, bo trzeba się zmieścić. Super, wyszło. Teraz cyk. Cyk. Idzie dobrze. Prowadzenie jest. No i to już ostatni moment. Och, co to za błąd był. Ale na szczęście jedziemy dalej. I mamy autora, moi drodzy. Jest meta. Minuta 57,97. A wiecie, co to oznacza? Czy wiecie, co to oznacza? Spójrzcie na to. E05 Endurance. No i teraz, chłopie, nie masz odwrotu. Musisz po prostu na tej trasie wygrać. Musisz wygrać, bo jak nie, no to nawet się nie pokazuj. Na YouTubie. Nie no, oczywiście przesadziłem, ale... No i spójrzcie na to, E05, aż teraz nie dowierzam, że naprawdę tę trasę wczytałem. Trasa wielokrotnie wspominana, zapomniana w 2011. I oczywiście bez tej specjalnej muzyki, no nie mogło się obejść. To jest ostatnia trasa, finałowa. 60 okrążeń do przejechania, to nie jest żart, to nie jest Prima Aprilis. To jest naprawdę trasa na 60 okrążeń. To nie są 3 okrążenia, ani 5, ani 10. To jest 60 okrążeń. 60 razy trzeba przejechać tę trasę. No i co się z tym wiąże? Czas autora. Godzina 5 sekund 94 setne. Ho. To jest no, chyba najdłuższa trasa w całej historii Trackmania, bo sobie nie przypominam dłuższej. No nie przypominam sobie, autentycznie. W Trackmania Original nie było trasy nawet powyżej 5 minut. To już nawet w Trackmania 2 nie ma aż tak długich.
No i aż nie wiem, co powiedzieć. Tak, pamiętam, że parę razy grałem na tej trasie. I najdalej chyba doszedłem do 7. krążenia, może 8. I dalej po prostu zrezygnowałem. Nie wiem czemu. No nie wiem, może mi się nie chciało. Ale po prostu no wyszedłem, no. Może po prostu... Nie wiem, to nie jest dla mnie przechodzenie te tak dużej liczby okrążeń. Ale też mogę wam jeszcze zdradzić ciekawostkę, jeszcze jedną. Tak, bo któryś z moich widzów, po tym gdy skończyłem serię z walkthrough z tej gry, to jeden z moich widzów spytał się mnie, a co z ostatnią trasą? I ja wtedy odpowiedziałem coś w stylu, że nie przejdę tej trasy, bo jest zbyt trudna. Tak, zbyt trudna. No teraz to raczej powiedziałbym, że jest chyba zbyt długa. Ale zobaczymy, jak to będzie. No trasa nie jest jakaś szczególnie trudna technicznie, ale 60 razy ją przejechać... No, ktoś tu zaszalał autentycznie. Czwarte okrążenie dopiero spośród 60. O rany. Godzinę na tej trasie jeździć. To już nawet w wyzwaniach widzów chyba aż tak dużo czasu to nie spędziłem na żadnej trasie. Bo po prostu po jakimś czasie wyświetla się ostatnia próba, no i koniec. Ja wcale nie siedzę godzinami. Wierzcie mi. Dobra, ciekawi mnie, ile mam przewagi. 3 sekundy. To niezbyt dużo. Prawie 4 minuty minęły. I 4 okrążenia za nami. O, czyli akurat wypada jedno okrążenie na minutę. No dobrze, myślę, że no nie będę wam pokazywał godzinę jazdy. Będę po prostu ten materiał przyspieszę go nieco. I spotkamy się... Usłyszymy się ponownie, kiedy zacznie się coś dziać. Także do usłyszenia. Słuchajcie, popełniłem błąd. Ajajaj, Nadeo mnie wyprzedziło. O rany. 14 okrążenie, dopiero. Ja nie wiem, to cud będzie chyba, jak to przejdę. Ja nie wiem. Stres mi zaczyna dokuczać. O rany, a miałem blisko 20 sekund przewagi. No dobra, no jedziemy dalej. Oh,
Jesteśmy już na półmetku. Na razie jest 18 sekund przewagi, choć zdążyłem już w międzyczasie zrobić dwa duże błędy. Te błędy jednak nie okazały się na tyle duże, żeby Nadeo z nami wygrywało. Bo już przewagę sobie zdążyłem wyrobić wcześniej. No i zobaczymy. Druga połowa. Ojojoj. Dobra, skupiam się. Jest 26 okrążenie i co się stało? Czemu nagle z 20 kilku sekund zrobiło się 52? No, widać, że Nadeo także nie jest idealnym kierowcą, bo już Nadeo zdążyło zrobić jeden duży błąd. No, zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczcie, mamy skubańca. Mogłoby się wydawać, że nie wiem, Nadeo z nami wygrywa? Nie, broń Boże, wyprzedzamy go właśnie o jedno okrążenie. Doskoczyłem. No i teraz, proszę Państwa, ostatnie 10 okrążeń. Na razie jest całkiem spokojnie, ale co będzie się działo w tych ostatnich 10 okrążeniach? We'll be right back.
No i uwaga, moi mili, za chwilę ostatnie okrążenie, nareszcie. Proszę bardzo, okrążenie 60. Jedziemy zatriumfować, bo to już naprawdę tylko jedno okrążonko. 48 sekund przewagi, więc musiałyby się wkradnąć dwie duże pomyłki, żeby całą tę przewagę zniwelować. Więc jedziemy po zwycięstwo. No, nie sądzę, żeby jeszcze coś miało się wydarzyć takiego, żebym jeszcze to przegrał. Ale powiem wam szczerze, że to jest gehenna. 60 okrążeń to jest stanowczo za dużo. Jak dla mnie max 30 powinno być. No i dobrze, jest. Mamy to już oficjalnie. 59 minut 17 sekund 94 setne. No i jest, 4 medale. No, teraz to mogę odetchnąć w końcu z ulgą. Bo wiecie, co to oznacza? No, za chwilę wam wszystko opowiem. Zobaczmy nasze postępy. To już koniec pierwszego etapu programu Nostalgiczna Wędrówka. Tak jest, cały pasek zabarwił się na zielono, więc to już tylko udowadnia, że to już naprawdę koniec. A naszym kolejnym przystankiem będzie Struś Szybki Lopez i do tej gry przejdziemy już na wstępnym odcinku. A tak wracając jeszcze do Trackmanii, to od teraz nikt z was nie będzie mi już mógł zarzucić, że przeszedłem tę grę nie tak jak chciałem. Spójrzcie tylko na tę liczbę, 260. To jest maksymalna liczba medali za te wszystkie 65 mapek, które udało nam się poskromić. W tym też oczywiście E05. Tak swoją drogą, do tej trasy już nie chcę wracać. To jest, no powiedziałbym, druga największa gehenna Trackmanii zaraz po super koszmarze z Trackmanii Original. No, nie polecam. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, że byliście ze mną, no i do zobaczenia w kolejnych etapach programu, kiedy to będziemy naprawiać kolejne błędy. Trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia.